Siemano. Dzień dobry, szybkie podsumowanie. Jesteśmy Simon Belmont i musimy zebrać części Drakuli w śmiesznych woreczkach, żeby go złożyć i zabić jeszcze raz. Bo zabiliśmy go w pierwszej części. Ostatnio bardzo dużo błądziliśmy, ale udało się zdobyć aż dwie. Koniec podsumowania. Lecimy dalej. Po wyjściu z ostatniej posiadłości, następnym celem jest zachód. Mamy już serce Drakuli, które generalnie nam się przyda, ale zaraz wam powiem dlaczego. Idąc na zachód, natknąłem się na bagna. Simon, generalnie mimo swojej profesji mordowania wampirów i bycia pokrytym krwią, nie bardzo lubi się brudzić, więc wchodzenie do bagna robi mu krzywdę. Nie zorientowałem się, więc przebiegłem przez bagno na szybkiego, ale najwyraźniej kwiaty, jako że ładnie pachną, kojarzycie, kupiłem je wcześniej, pozwalają Simonowi znieść brud i smród i ekwipując je można przejść przez bagno bez utraty zdrowia. Idąc dalej, natknąłem się na Harona, na jakiegoś pana z łódką, no ale wiadomo o co chodzi, który zawiózł mnie do nowej lokacji. Tylko że złej. Wychodzi na to, że Haron nas nie lubi, chyba że mamy założone serce Drakuli, wtedy stwierdza, że jesteśmy spoko i zabiera nas tam, gdzie powinniśmy dotrzeć. Śmieszek. Idąc potem chwilę w lewo, dotarłem do kolejnego celu wyprawy, jakim jest kolejna posiadłość. Zapraszam do środka. W międzyczasie błądzenia, po tym jak Haron zrobił mnie w balona, to generalnie udało mi się jeszcze kupić Morgensterna, czyli łańcuchowy bicz, a do tego znalazłem jakiś czerwony kryształ, ale o nim później. I mamy trzecią miejscówkę. Jak dla mnie on mnie smyra po główce, ale okej. Akurat zapisów gry to mi jakoś bardzo nie brakuje, no bo mam te kontinuum, które i tak mnie przenoszą w to samo miejsce na dobrą sprawę, tylko tracę swoje pieniądze, nie? To jest jedyne, co tak naprawdę tracę grając, znaczy przegrywając. Więc tych zapisów to mi jakoś bardzo nie brakuje, no tak szczerze, jakbym się uparł, to straciłem tutaj pewnie z 20 minut na to, że musiałem sobie jeszcze dofarmić, a w ramach śmierci pofarmić nowe monety. Raczej te serduszka, czy co to tam jest. Więc nie boli mnie to, nie, absolutnie. Także czy to zapis, czy Cordinio, to mi to nie przeszkadza. To jest żaden problem. Przy tym ile ta gra ma problemów i dlaczego jest chujowa. Ile powodów sprawia, że jest beznadziejna totalnie. Jest absolutnie niegrywalny, jest krapem na liście NES-owej i absolutną abominacją, jeśli chodzi o serię Castlevania. To, że nie ma w niej zapisów gry, jest absolutnie żaden problem. Nie, on po prostu świeci. To nie ma tutaj takiej możliwości, żebym sobie naładował ten list. Mam wyekwipowanie. Nie mam karty teraz. Całe serduszko. Nie wiem ile to daje, może 10? Bo małe to 1, pół to 5, to pewnie to daje dychę. Nice. O! Jak jestem na spodach, to mój przycisk do ataku działa jak turbo. Też nie mogę używać specjalnych itemów. Bo nie mam jak zejść, żeby nie dostać obrażeń od niego. Masz pewnie dla mnie outtake. Ja mam pieniądze na outtake. Okay.
Tylko, że tam były jeszcze schody do góry. Czy te schody do góry gdzieś prowadzą? Dobra, mniejsza zresztą. Użyłem. Co? Mogę używać? A mogę. Tylko, że jak wciskam do góry, to on zaczyna iść do góry. Więc żeby użyć... Wiecie o co chodzi? Jeśli chcę użyć umiejętności, no to muszę wcisnąć góra atak, tak? I teraz, jeśli wcisnę góra, to on idzie tak, do góry. Więc żeby odwróconym w prawo będąc, użyć specjalnej zdolności, to muszę najpierw kliknąć w prawo, żeby on zrobił krok, albo w dół. I w trakcie, jak on idzie, dopiero mogę użyć umiejętności. Ty głupie. To wygląda jak korytarz do bossa. Czy w tej grze będzie wreszcie jakiś boss? Co wy gadacie? Ja właśnie minąłem pokój z bossem? To jest boss? Pamiętacie, jak się bawiłem ze śmiercią ostatnio? Oj, no i sobie ubabrałem akurat. Ale nie, 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 nie zabijajmy go, bo jestem ciekaw. Bo to jest koniec poziomu, w sensie jakby tego dungeonu. Czy ja mogę przejść ten dungeon nie zabijając śmierci, po prostu przechodząc sobie przez pokój? Tak, mogę. Czemu nie? Nie dostaniesz broni, dobrze, nie obchodzi mnie to. W sensie, no obchodzi mnie na tyle, że zaraz go zabiję, ale... No Dracula's eyeball. On miał odbijać klątwy chyba, czy coś takiego. O nie! Moje pieniądze ciężko zarobione. Ten boss jest zaspamowany, no nie mogę nic innego zrobić. Mamy złoty nóż! Miałeś, chamie, złoty nóż. A. Ale on też kosztuje w użyciu tego, nie? Dlatego nie mogę go użyć. Załóż sobie oko. Założyłem oko. Co robi oko? Nie widzę, co robi oko. Miało odbijać klątwy. Nic nie wiem o żadnym odbijaniu klątw. Nie chcą mi nic powiedzieć. Ktoś z miasta kiedyś powiedział. O, pokazuje fałszywe bloczki. Jakby mi się to przydało kilka dungeonów temu, ale teraz trochę mam w to wywalone. Ta żebro fajnie, że odbija pociski, to prawda. Wiem, wiem, ale nie będę chyba używał na razie tego żebra. To jest dobre, jak przeciwnicy typowo strzelają do mnie, ale na razie nie strzelają, więc może... Serio? Tutaj przyszedłem wejście tak dla zabawy? Też może jakiś skrócik? Podpowiedź! Co mi podpowiecie? Ej, to nawet mi powiedzieli coś. Nie wiem co prawda gdzie jest Deborah's Cliff, ale nie wiem gdzie jest Deborah's Cliff, strzelam, że totalnie na zachodzie. W tym samym miejscu dostaniesz Super Beach, w tym Deborah's coś tam? Dobra.
O. No nie wchodź na spodnie. Chciałem rzucić wodą święconą, goddammit! Nienawidzę tych blobów. Ale hamowo. No i kolejna posiadłość z głowy. Zanim jednak udałem się do kolejnej, zachodnia strona posiadłości i latające bloczki umiliły mi spacer do klifu, obok którego to z jakiegoś powodu stoi sobie gościu i czeka, żeby dać komuś diament. Także jako, że tam wszedłem, to tylko wziąłem. Potem pozostało tylko wrócić całą tę drogę razem z tymi bloczkami, posiadłością, a następnie rubieżami, zagadać do śmieszka Harona, który wcześniej zrobił nam numer, popłynąć z nim, a następnie zdjąć z siebie serce Drakuli, żeby nie wrócić w to samo miejsce i popłynąć jeszcze raz z Haronem, który dowiezie nas teraz tam, gdzie wcześniej nas zrobił w konia i nas dowiózł, ale teraz trzeba tam popłynąć. No. Potem przechodzimy obok jednego miasta, drugiego miasta, w którym kupiliśmy Morgenstern. Przechodzimy kolejną kawalkadę latających klocków i docieramy do ściany. Tak, koniec mapy. A czemu nie? No i pewnie część z was może kojarzyć, że czytałem pewną książkę w poprzedniej posiadłości jakieś 40 minut temu, ale ja nie kojarzyłem, więc nie wiedząc co zrobić, spędziłem kręcąc się po tej mapie kolejne 20 minut, aż ktoś uprzejmy na czacie napisał mi: ten czerwony kryształ, co to go dostałem, to trzeba założyć, a następnie kucnąć przy tym klifie i tak czekać, aż po około 10 sekundach przyleci tornado, które jeżeli się nie przestraszycie i nie ruszycie, co spowoduje, że ono zostanie anulowane, zabierze was do nowej lokacji. Po prostu co? No a stąd to już rzut beretem do następnej posiadłości, także zapraszam do środka. A, i mam też nowy fajny beat. Tak możemy wszystko sprawdzać tą wodą święconą. Ale moment. Będzie drama. Voltaina, będziesz miał dramę. Kurde, miało być widać, no. Mam wybrane oko, o co wam chodzi. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kim jestem, dokąd zmierzam. Nie mam pojęcia. O. Oczywiście, że musiałem sprawdzić, czy przypadkiem nie mogę przejść przez ścianę, bo dlaczego ta gra miałaby mi pozwolić po prostu mieć tutaj, nie wiem, przejście, dziurę w ścianie, drzwi. Nie, nie, trzeba uderzyć wodą święconą w ścianę, żeby sprawdzić, że tam nie ma ściany. Powinieneś był wyjść z tamtej jaskini z lewej strony. W sensie, że powinienem iść dalej tamtą jaskinią. Ups. Nie wiem, co tutaj w takim razie znajdę, ale mam nadzieję, że czwartą część Drakuli. Powiedz, idę tam. Potrzebuję jej. Mam dwie osoby, które mają walkthrough otwarte, a właściwie jedną i jedną, która ma otwartego haka tej gry. Bardzo potrzebuję tej odpowiedzi. Chcę zobaczyć, co mi ta gra powie. Pomóż mi! Bątka zabiła lorelki. Okej. Okay. Fajnie, w sensie miałem lorely, ale nie używałem ich za bardzo.
To jak jest łatwiejszy, to kolejny powód, że nie chciałbym jego grać aż tak. Nie mam aż takiego parcia. No chociaż jak mówiłeś o tych wszystkich ułatwieniach, no to chciałbym, żeby oryginalna gra tak wyglądała, jak on wygląda. No ale nie wygląda. Nie zejdę do ciebie, szkielecie, bo nie chce mi się tracić głupio HP. Nie wiem, ile jeszcze spędzę w tym. W tej plątaninie korytarzy. Dasz mi oak steak? Jest i... Shit? Rozumiem, że spoko. Nie tam? Okej. Zrobiłem całe to kółko, czyli muszę iść w zupełnie innym kierunku teraz. Dobrze. Podejmujemy inny kierunek. Do góry. Nie zepsułem gry wchodząc przez ścianę. To jest regularne tutaj, że muszę wejść sobie gdzieś przez ścianę. Nie! To byłaby moja wina. To by nie mówić. Nieprawdopodobne to jest, że ja muszę sobie chodzić przez ścianę. W ogóle te środowiska wszystkie są tak podobne do siebie, że już nawet nie wiem, gdzie ja byłem, a gdzie nie. Już sobie chodzę trochę... No chodzę jak potłuczony, trochę... No tutaj wchodziłem już tymi schodami. No nie wiem, może jest jakieś rozejście na górze, bo muszę znaleźć gdzieś jeszcze... Kupiłem już oak steak, potrzebuję jeszcze znaleźć orba. Chyba drugi raz się daje złapać na to samo. Chyba jestem głupi. Panie, po tej grze Simon Belmont to będzie taki rowerzysta. Nie wiem, po co mocne łydki, ale niech będzie. Będzie rowerzystą. Muszę wchodzić? Nie, to są kamienie, ale... Ale nie mogę ich też... No, nieprawdopodobne się zrobiły te spadki klatek, ale już mniejsze. Idę. O, znowu nie ma bossa? Naprawdę przez całą non-grę miał jednego bossa do pokonania? Co wy gadacie? Nail? Co to jest Dracula z Nail? Z jego ząb ten? Kieł? To się inaczej mówi. To był dobry boss. Pewnie, mam nadzieję, że nie każdy będzie taki jak Grim Reaper, z którym mieliśmy przyjemność się spotkać. Oko naprawdę jest bezużyteczne, no nic nie robi. Miałem mi pokazywać, gdzie są te przezroczyste rzeczy. No nic mi nie pokazuje. Jest bezużyteczne zupełnie. Tym razem bardzo skomplikowane to nie było. Szedłem w lewo, bardziej w lewo, walczyłem, przechodziłem kolejne ekrany, minąłem tą panią, co sprzedała mi ognisty bicz i szedłem dalej w lewo, kolejne klocki, następnie długie bagno, gdzie zginąłem kilka razy, bo nie miałem tych cholernych kwiatków, no i byłem już w kolejnej posiadłości. Wcześniej nawet chyba tak zrobiłem, wiesz, ale
Teraz stwierdziłem, że raz się żyje, jak widać się opłaciło. Że opłaciło. Wiedziałem dokładnie, gdzie są przeciwnicy, więc nie było też większego problemu. Gdzie jest woda święta? I daj mi to oko, już. Zaryzykuję stwierdzenie, że się przyda. Serio? Dobra, wal się. Idę gdzie indziej. Miał więcej życia, to sobie sprawdzę u ciebie. Serio, zabierają mi tylko po jednym pasku? Nice. Można to jakoś sprawdzić? L3 to jest mój level? Obecnego doświadczenia wynika, że ten level kompletnie nic nie zmienia. Znaczy, dużo łatwiej się walczy z przeciwnikami mając lepszą broń, ale level? Co on daje ten level właściwie? Wyjaśnię, że muszę bić podstawowe szkielety teraz po 4 razy. Matko, ile z... Halo! Zdenerwował. Dobra, nieważne. Że nie! God damn it, co ja zrobiłem? Czemu tak nie zrobiłem po prostu wcześniej? No czasem lubię przekombinować, co ja poradzę. Oaksteak? No, halo! Jest mi. Nie, czemu ty skoczyłeś w ogóle tak dziwnie? Kościotrupie. Aha. To fajnie, że on mi się tak... Halo! Że zaskoczyłem, nie wiedząc gdzie skaczę i prosto po objęcia kościotrupa. Dobrze, że nie dostałem obrażeń. Okej. Okay.
Mam już Oaksteak, mogę wydawać pieniądze. Jest boss. Najlepsza gra w historii. Mam pierścień Drakuli. Dobra, może dostanę jakąś fajną broń, dawaj. Ziom! Nie rozpędziłeś się za bardzo? Nawet jeszcze obrażeń nie zadał, co jest? Okej, jak go dotknę, to mi zadaje. Trudny boss. Rusz się! Wiem, że dostaję obrażenia. Zrób coś! Ten, co miał ginąć od Dracula z Knife'a, faktycznie było pisane. Magic Cross, jej. On się w ogóle zapisał gdzie indziej. Mam też Dracula z Ring. Mam Magic Cross. Nie! Bardzo popsułem. To było dobre. Co ty masz dla mnie? I beg of you to take this, Lawrence. O, dzięki. Generalnie nie obrażę, że mi je dałaś, naprawdę. Dają? Nie. Rzuć go mieczem. Nie, czemu ja tu zladłem znowu? Bo myślałem, że to jest wyjście. Dobra. Zdechnę zaraz. Don't care! Dajcie mi wejść na górę. I don't care! Nie, nie tam. Muszę wyjść stąd. To wyjście jest tam. O nie, dostałem obrażenia, ała. Gdzie jest wyjście? Nie pamiętam.
Ja wyszedłem. No dobra, teraz mamy już wszystko, czego potrzeba, żeby wreszcie skończyć tę grę. I także pamiętacie, jak ostatnio, żeby dotrzeć do posiadłości, musieliśmy iść w lewo, w lewo, w lewo? To teraz idziemy w prawo, w prawo, w prawo. Generalnie nic ciekawego się tam nie dzieje. Także idziemy w prawo i docieramy do zamku Drakuli. Także kończmy już z tą grą, błagam. Będzie ruszał na amen. No to będzie wesołe. Bo ja odnoszę wrażenie, że... To ile poprzednie pojedynki w ogóle nie miały racji bytu. Cokolwiek co robiłem, bo... Było raczej turbo proste, o tyle ten Dracula. Sacred Flame. No niestety, nie mam Sacred Flame. Cokolwiek to jest, nie mam tego. Widziałeś, że brakuje mi dwóch broni, najwyraźniej jedną z nich jest ta, która akurat jest potrzebna, żeby zabić sensownie Drakulę. Świetnie. Potrzebowałem tej wiedzy właśnie, żeby być szczęśliwym w życiu. Dobra, nareszcie, ostatni pokój, widzicie to? To jest pomieszczenie final bossa, wreszcie może zmierzymy się z czymś, co będzie warte naszej uwagi. O. Nie? Nie? Okej, okej. Okej. Słuchajcie. Super się bawiłem. Simon's Quest, Castlevania 2. Ludzie chcieli, ja też chciałem, już nie chcę. Nie podobało mi się. Gra była strasznie monotonna, łażenie, zbieranie rzeczy, bo nic nie jest w oczywisty sposób opisane, nie mam żadnej mapy, lokacje nie mają swoich nazw, pojedynki z przeciwnikami i elementy platformowe są turbo proste, jedyne co, czego wymagają to ewentualnie powtórzenia dwukrotnego, śmierci nie mają żadnego znaczenia, bo ilość continue jest nieskończona i wszystko mnie pojawia w tym samym miejscu, jedyne co tracę to nie amunicję, tylko walutę, która robi zero różnicy, jeśli masz już wszystko kupione, jeśli nie, to po prostu zmusza cię do tego, żebyś 20 minut stał i farmił. Więc po prostu ta gra to jest jeden wielki zbiór wszystkiego, co mogło się nie udać w typowej Metroidvanii. Jeśli można złożyć Metroidvanię ze wszystkich najgorszych cech, jakich ludzie nie lubią w Metroidvaniach, to jest to właśnie to. Simon's Quest, jest dużo krapu na NES-a, ale z takich dużych serii, które wszyscy znają, absolutne dno. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się przy okazji wreszcie dobrej trzeciej części. Do usłyszenia. Cześć.